Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jeśli lubisz serię z GTA Online, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, ponieważ tuninguję samochody. I kurde, znalazłem samochód, którego szukałem, którego miałem ochotę szukać. Może tak. Jest to Banshee. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Ej, spoduwa, koleżko! O nie, zaraz cię schakuję moim nowym strojem z Watch Dogs. Ho, ho, ho. Dobrze, więc o co chodzi? Już wam szybko śpieszę z wytłumaczeniem sprawy. Wejdziemy sobie w internet i do gry zostały dodane dwa samochody, które można stuningować w warsztacie Benego. I są to Sultan, Karin Sultan. Ciekawe, dlaczego tutaj nie ma dopisku RS, ale zawsze był RS. W każdym razie jest to Sultan i Banshee. Dlaczego nie chcę stuningować Sultana? Sultana już mam stuningowanego. Po tuningu może wyglądać na przykład tak, może wyglądać jeszcze pewnie inaczej, może są jakieś inne bodykity, ale mi ogólnie Sultan nie pasuje jako rajdówka. Bardziej go widzę jako taką wersję z GTA 4, jeśli kojarzycie. Natomiast podoba mi się Banshee. Zobaczcie, jest to fajny, sportowy samochód. Po tuningu wygląda moim zdaniem nieziemsko. I chcę to sprawdzić. Podejrzewam, że mogę sobie ukraść go po prostu z ulicy i sprowadzić do chaty, bo to nie jest jakiś taki super ekskluzywny samochód. I chcę to sobie po prostu sprawdzić, czy można go sobie mieć, nie trzeba go kupować. On u Benego w garażu kosztuje no jakieś 100 tysięcy, nieco ponad 100 tysięcy dolarów. Także jest to trochę kasy, na pewno na jakąś tam turbosprężarkę można tą kasę przeznaczyć. Nie mam miliona nawet, więc nie wiem, czy mi starczy w ogóle, aby stuningować ten samochód do końca, tak jakbym sobie chciał. Miejmy jednak nadzieję, że się uda. Cholera, tego samochodu nie można schować w garażu, bo jest zbyt ekskluzywny. Inna sytuacja jest z Karin, z Sultanem. Sultana można sobie, no, do garażu wziąć z ulicy, czyli ukraść. Niestety z Banshee tak nie jest. Boli. Boli, bo no jednak 100 tysięcy to mówię, nie jest mało kasy i przydałoby się, aby taki samochód był. Banshee jest chyba w Legendary Motorsport. Jest. I kosztuje kurde tyle samo. Ale moment, tu mamy dwie opcje i jest opcja z dachem i bez dachu. Ja na wszelki wypadek kupię wersję chyba z dachem. Tak, są dwie wersje, obie kosztują tyle samo, więc ja na wszelki wypadek kupię wersję z dachem. Zamówimy sobie. Dobra, mój pojazd został dostarczony już, więc mogę sobie go... Czekaj, daj mi kasę, bitch. Dziękuję. O, nawet więcej niż miałem, niż jej dałem. Niż jej dałam. Kurde, trochę dziwna sytuacja. Znaczy, skorzystałem z usługi tej pani na telefon i... Ona usiadła na moją masukę i co? Robiły nożyczki w aucie? Hej! What the fuck? Dobra, nieważne. Moje Banshee już jest w garażu i niestety, no, coś czuję, że kasy mi zabraknie. Pamiętam, jak tuningowałem Lowridera, mojego takiego innego, no i tam ze części w ogóle zajebiście drogie były, ja pierdziele. Ja nie wiem, czemu to wszystko takie drogie było wtedy. I wiecie co? Masakra. Boję się, że mi nie starczy. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Z tego, co czytałem w tym update'cie, ogólnie cały ten update ważył bardzo mało w stosunku do wszystkich update'ów, jakie są dodawane do GTA, jakieś 166 MB, to jest malusieńko. Inna sprawa jest taka, że no właśnie, te samochody ponoć po tuningu są zajebiście szybkie, więc ja mam wielką ochotę to sprawdzić. Przydałoby się nie niszczyć tego samochodu jakoś za mocno, bo no naprawa uszkodzeń też kosztuje. A nie jestem pewny, ale chyba u Benego dosyć sporo to kosztowało. Jak sobie kiedyś tunigowałem mojego Lowridera, który zresztą niespecjalnie mi się podoba. Chętniej zrobiłbym innego Lowridera sobie niż tamtego. No ale wtedy jakoś tak niespecjalnie miałem kasę, więc hej.
A czy mi się wydaje, czy ten salon tuningowy jest w innym miejscu niż był zawsze? A nie, kurde, gdzie jadę w ogóle? Tu jest misja Ulamara. Ale jestem głupi. Tu jest, no, ten warsztat. Ech, dobra, taki warsztat. Także tak, po tuningu i Sultan, i Banshee mają być to jedne z najszybszych samochodów w grze. Tak opisane to jest na jednej ze stron o GTA, że mogą konkurować z Progenem T20 czy Zentorno. Nie wiem, ja mam Zentorno już w garażu, jeszcze nie tuningowałem i bardzo fajnie mi się od początku grania w GTA Online jeździ tym właśnie samochodem, Zentorno. Zawsze chciałem mieć w garażu Banshee, ale jest to samochód bardzo powszechny i często spotykany na ulicach, dlatego jakoś tak nie kusiło mnie, aby go kupować. No ponieważ teraz mamy taką możliwość tuningowania go u Bennego, no to jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Myku, myk, jesteśmy sobie. Napraw samochód. Dobra, nie, naprawa nie jest taka droga. Ulepsz. O, łaj! Pół miliona ponad. Już mi na nic kuźwa nie starczy. Dobra, ja już mogę na tym etapie zakończyć. Banshee zostało znacznie poszerzone. Ojej, jakie to wszystko jest drogie. Pancerz to oczywiście, dobra, hamulce. Na razie nie. Na razie tunik wizualny. O kurczoki, what the fucki. Sporo. Nie no, kurde. Lel. Zderzak do driftu. What the fuck? Z włókna. Nitowane nadkola. No dobra. O kurde. O kurde. Ale naprawdę jest spory wybór i każdy z tych zderzaków jest zupełnie inny. Ale wow, ja nie wiem co wybrać, naprawdę. Nie są te części aż takie drogie. Cieszy mnie to, mam nadzieję, że mi starczy kasy. Oby. Na razie tunik wizualny, jak mówiłem. Blok silnika. Jesus! Co to to jest? Dobra, to na razie takie ten. O Jezu, ile tego jest? Ja. Ile to kosztuje? No to nie jest jeszcze tak drogo, no. Ulepszenie. No to przede wszystkim. Moc, dobra, to mamy. Wydech. Really? What the fuck? What the fuck? Kurde, zajebiste. Dobra, najpierw zobaczymy, czy są zderzaki z tyłu do wymiany. Światła, tablice, dach, sprzedaj, progi, spoiler, zawieszenie, klapa, skrzynia biegów, turbo, szyby. No dobra, na razie sobie dam spokój z tym wydechem. Silnik mamy. Błotnik. Błotniki, sorry. Bez nitów. Ja wiem. Bez nitów bardziej mi się podoba. Maska. Kurde, nie jest to aż takie drogie. Holy shit. Zajebioza. Biorę 11 tysięcy, nie jest źle. Klaksony, moment. A są jakieś inne niż te, co mamy zawsze? Chyba nie. To co zawsze. Dobra, w takim razie wnętrze. Jeju, ile tego tu jest? Ja wiem, tego chyba nie będę instalował. Figurki mi się nie podobają. O kurde, całkowicie można sobie zmienić wnętrze. Ale takie lowriderowe? Nie podoba mi się. Uliczne. Hydrauliczny, ręczny. Podoba mi się. O kurde, 24 tysiące. Dobra, na razie nie. Drzwi. What the fuck? O kurczoki, podobają mi się. Biorę. Aluminiowe panele. Fotele może. Nie, dziękuję. Jak to wygląda? Ile to kosztuje? Nie aż tak drogo. Mogę sobie pozwolić. Chyba. Czerwone pasy. Te mi się podobają. Karbonowe fotele kubełkowe. Dobra, kierownice.
Ja tak mało kiedy korzystam z tego widoku z kokpitu, więc kierownica nie jest dla mnie taką ważną sprawą. O, ta mi się podoba, właśnie miałem powiedzieć. Kolor świateł? A, podświetleń chyba. Ale czy... Ojej. Lel. Zawsze mierały czerwone zegary. O kurde, wybrałem akurat najdroższe. Akurat to mi się podobało. Dobra, super. Światła. Reflektory. No tutaj... 7000. Dobra, niech będzie. Zestawy neonowe. Ja wiem. To bardziej taki muscle car, co? Ja wiem, czy to dawać. Na razie nie. Oznaczenie? A gdzie to? O, a z przodu tutaj. Wow! To są gotowe malowania. Ale drogie jak cholera, ej! Nie no, na razie nie. Zobaczymy później. Tablice, lakierowanie. Co to? Kolor wykończenia? Aha, to w środku. Jesus. Gdzie to wykończenie jest niby? Dobra, na razie to nie. Dach. No, tu możemy ściągnąć sobie dach. Ale mnie się ten dach w Bentley bardzo podoba. Mamy tutaj opcjonalny wlot powietrza. Spoko. Progi. Wow. Normalnie Need for Speed. Tu mamy karbonowe, sportowe, uliczne. Podobają mi się te sportowe progi. Nawet tu jakieś... No, jest spoko. Spoiler. I to jest to, na co muszę wydać całą gotówkę. Chyba. Nie, bardzo chcę mieć właśnie o taki. Oleż, on jest... Albo ten, albo... I który tutaj, który, na który się zdecydować? Ja pierdzielę, oba są zajebiste. Ja. Wow, ale wypierd. Ten jest świetny. I ten też jest świetny. Oba są świetne. Potężne skrzydło dociskowe, spoiler do wyczynów na asfalcie. I co by tu wybrać? Trzeba jeszcze pamiętać, żeby kupił sobie ten, końcówki układu wydechowego. Ale nie wiem, który wybrać. Lel. Naprawdę. Wydaje mi się, że ten bardziej pasuje. Jest tańszy. O $500. Spoko. Obniżenie. Jeszcze trochę kasy mam. Nie będzie. Ależ on wygląda. Ja. Dobra, klapa. O, klapę może. Aha, można z włókna. No okej, niech będzie sobie taka. Skrzynia biegów. Ach! Już nie kupię. Turbo? Też nie. Ale wygląd najważniejszy, co? Rodzaj kół. Oh shit. Nie no, tu chyba nie... No dobra, miałem powiedzieć, że tu nie znajdziemy fajnych kół. Ale koła są konkretne. Ich nie kupię już i tak. What the fuck, co to jest? Jak to wygląda? Ich już i tak nie kupię, bo nie mam kasy. Chociaż ten układ sobie, znaczy no, wydechy sobie kupię po prostu. Ja, nie uda mi się stunikować do końca, ale chociaż trochę. O kurde, jaki. To był dobry wybór, żeby wziąć Bentley, naprawdę. No i dobra, i na samym końcu wydech. Starczy kasy, starczy. Co to jest? Jak to wygląda? Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak będę jechał tak tym autem już sobie. Ten w miarę pasuje i to zobaczcie, tam wszystko widać, te katalizatory, wow. I ten wygląda kozacko. Jestem ciekawy, najwyżej później zmienię. Jestem ciekawy, jak się z tym będzie jeździć. Dobra, w miarę mamy ok. 15 tysięcy jeszcze mi zostało, ale za to chyba nic nie kupię. Nie, absolutnie, z ulepszeń nic, ale jeszcze sporo ulepszeń mogę dokupić. Mogę tutaj sobie felgi zmienić, jaki on jest zajebiście szeroki. Tylko wiecie co, brakuje mi tutaj troszeczkę, żeby te koła były szerzej rozstawione. One i tak już są szersze. Ale chciałbym, żeby było na równi ze zderzakami, sorry, z błotnikami. Kurde, jaki on jest szeroki! Czujecie to? Ale kozackie w ogóle modyfikacje są. Nie wiem, czy sobie też ten drugi spoiler nie wezmę. On wygląda też fajnie. Ale ten też pasuje, no kurde. Fajnie, że może tak zmodyfikować samochód.
Ja, i podoba mi się maska. No jest świetna, spadaj, gnoj. Tylko może bym zmienił sobie przedni zderzak. Odrobinę, na jakiś inny. Troszeczkę nie podoba mi się ta wielka dokładka. Jakie wydechy. Zobaczymy jak pierdzi. Ciekawe jakie on jest w klasie teraz. Super samochody. Czyli prawdopodobnie może konkurować z takimi autami jak właśnie Zentorno. Czyli jeśli byśmy się ścigali online, to mógłby sobie wziąć moje Bentley i się ścigać z tymi kozakami, tak? Bardzo się cieszę, że wziąłem sobie właśnie Bentley, a nie Sultana. Sultan bardzo mi się podoba w tej wersji, gdzie on jest właściwie szosowy, tak? Nie jest taki terenowy, a tutaj sporo opcji właśnie takich terenowych było. Mnie się ogólnie bardziej podoba, podobają tuningi takich szosowych, sportowych, super samochodów niż tych na bezdroża, bym powiedział, rajdowych, tak? Czy jest szybszy? No, możemy to w zasadzie sprawdzić. Zerkniemy sobie na zegary, jak to wygląda. Ile samochód wyciągnie? No, wiadomo, że teraz nie będzie jakiś super szybki, bo jeszcze go nie stunigowałem do końca. No, tego się obawiałem, ale i tak w sumie ten tunik nie jest taki drogi, jak chyba w przypadku tych lowriderów. Jest drogi, ale chyba nie aż tak mocno, albo mi się tak wydaje, bo co? Bo mam teraz, miałem dużo kasy ogólnie ostatnio i tak w ogóle całą kasę jaką mam, to ja wydaję na tunik tych samochodów. I wiecie co jeszcze w zasadzie mogę zrobić? Mogę sobie, ja mam fajnych kilka apartamentów, ale ja ich w zasadzie nie używam. Ja używam tylko tej mojej nowej chaty i mogę sobie te moje apartamenty zamienić na jakąś inną posiadłość. Tu mamy garaż. Na 10 samochodów przydałby się garaż. Moment. I sobie po prostu zamienię te moje apartamenty na jakieś garaże. I to mi 100, kurde. Mamy tu 10 miejsc. Czego mi więcej trzeba? Kup nieruchomość i wymienię ją za to. I powinno mi trochę kasy przyjść. Tylko moment, to jest. Nie, to jest tylko ta ostatnia chata, to jest ta, którą chcę mieć. Masz za mało pieniędzy na koncie, żeby ukończyć. Co? A idźcie, cholera. Nawet za podmianę nic nie dostanę. A to dupa. Dobra, no to sprawdźmy w takim razie prędkość tego samochodu. Obecną, tak? No, bez tego takiego hardkorowego tuningu na maksa. Strasznie jestem ciekawy. Wow. Dobra. No i chyba dojdzie do 120 mil na godzinę i to będzie max, coś tak czuję. Nie chcę osiągnąć tej prędkości 120. To tylko dlatego, że nie stunigowałem sobie tego samochodu do końca, no. Tylko i wyłącznie dlatego. Ale kurde. Moim zdaniem kozak, no. Jeszcze bym trochę tutaj pozmieniał, na pewno coś tam pozmieniam. Jeśli chcecie, abym wam pokazał te zmiany, to piszcie w komentarzach. Myślę, że końcówki układu wydechowego też wypadałoby zmienić. Nie podobają mi się jednak takie na krzywo, chociaż w sumie one mają coś w sobie, ja wiem. To jest taki hardkorowy tunik bench i no fajnie jest mieć coś takiego w 100% niestandardowego. Chociaż te czarne końcówki, one nie wyglądały tak odstająco jak te. Może by fajniej były wkomponowane w ten cały samochód i pasowały przy okazji do tego spoilera czarnego, bo ten drugi spoiler, który mi się podobał, miał troszeczkę takich elementów chromowanych. No i przedni zderzak też myślę, że będzie do wymiany. No i tyle. Co myślicie o takim tuningu? Fajna sprawa. A właśnie, jeśli chodzi o sprowadzenie, powinno być lepiej. Czy jest lepiej? Chyba trochę jest, dopiero to się o tym przekonamy, jak już zainstaluję sobie wszystkie części tuningowe, ale samochód jest bardziej przyczepny. Niewiele, jakoś tego nie odczułem super mocno, żeby był tak przyczepny jak Zentorno, czy inny jakiś super samochód, ale myślę, że da się nim konkurować z tymi właśnie super samochodami, jeśli rzeczywiście przyspieszenie będzie na tyle dobre. No jeszcze została mi wymiana felg i paru innych rzeczy. Zapraszam was na kolejne odcinki z GTA Online. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Od lakieru mu się odbijało słońce.
tak, albo pokazać jakąś wysokość. Możemy sobie oczywiście też przybliżyć widok. Wtedy jak przybliżymy, to ten samochód jest taki jakby większy się wydaje. Fajnie to wygląda. To zależy oczywiście, co chcesz zrobić. No, możliwości jest dużo. Podoba mi się na przykład to ujęcie. Wygląda tak, jakby samochód leciał w przepaść.